a przed nami klasyczne i praktyczne zadanie o roztworach. Masz 500 g solanki, czyli soli rozpuszczonej w wodzie o stężeniu 25%. Ile musisz dolać solanki o stężeniu 10%, aby otrzymać roztwór o stężeniu 15%? Może tutaj zróbmy sobie taką tabelkę, która nam pomoże w rozwiązaniu tego zadania. W tej tabelce mamy tak, jedna kolumna to będzie ilość solanki. Stężenie. A tu będzie ilość soli. No dobrze, i teraz mamy tak, na początku mieliśmy 500 gram solanki. Teraz stężenie było 25%. Co to znaczy stężenie? To znaczy, że w tej solance było 25% soli. Czyli ilość soli to jest 25%, czyli 25 setnych razy 500 i wszystko jest w gramach, prawda? Czyli tu jest ilość soli w gramach, to jest 1/4, czyli to jest 125 gramów. Potem dolewamy. No ile dolewamy? No pytanie jest właśnie, ile musimy dolać. Czyli powiedzmy, że dolewamy x, znamy stężenie, 10%. To ile soli dodamy, dolewając x solanki o stężeniu 10%? No, 1/10 razy x, prawda? 1/10 razy x. No. Stężenie, czyli ilość soli w roztworze. Czyli skoro dolewamy x roztworu o stężeniu 10%, to znaczy do tego, co mieliśmy, dodaliśmy 1/10 x czystej soli. No i wobec tego razem, prawda, na końcu, no ile mamy solanki na końcu? Na końcu mamy no 500 plus x. Aha, i teraz chcemy, żeby ten roztwór miał stężenie 15%. No to ile soli chcemy, żeby w nim było? No 15 setnych razy ilość roztworu, który mamy, czyli 500 plus x. No ale z drugiej strony, no prawda, ta sól, którą chcemy mieć na końcu, no pochodzi z tej soli, którą mieliśmy na początku i którą dodaliśmy. Wobec tego możemy napisać następujące równanie. Ilość soli na końcu, którą chcemy mieć, prawda, biorąc pod uwagę, że chcemy mieć stężenie 15 setnych, ta ilość soli musi być równa soli, którą mieliśmy na początku, czyli 125 plus ilość soli, którą dodaliśmy, czyli 0,1x. No i wobec tego dostajemy jedno równanie na niewiadomo x, czyli musimy je rozwiązać. No może tak, pomnóżmy sobie tutaj to 15 razy 500, tak? Czyli 5 razy 15 to jest 75. Znaczy będzie 75 plus 15 setnych x równa się 125 plus 1/10 x. No, x mamy po obu stronach, więc chcemy rozwiązać to równanie, czyli chcemy mieć x po jednej stronie, no a czyli niewiadome po jednej, wiadome po drugiej, czyli od obu, żeby wyeliminować x z prawej strony, to musimy od obu stron odjąć 1/10 x. No, wtedy x nam zniknie ze strony prawej, może zróbmy to na raty, czyli po lewej zostanie nam 75, jak było. No i 15 setnych minus 1/10 to jest 15 setnych minus 10 setnych, czyli zostanie nam 5 setnych x. No i po prawej stronie x już nie będzie, czyli 125. No i teraz to jeszcze musimy odjąć 75 od obu stron. I w ten sposób po lewej stronie zostanie nam 5 setnych x, może napiszmy tak, 5 setnych x równa się 125 minus 75, czyli 50.
No i interesuje nas x, wobec tego x równa się, mnożymy obie strony przez 100. I dzielimy przez 5, czyli 100 i dzielimy przez 5, czyli mnożymy przez 105. Czyli po prawej stronie, jak pomnożymy przez 105, to jest 5 setnych razy 105, to jest 1, a tu będziemy mieli 50. 50 razy 105, no ale 50 przez 5 to jest 10, czyli 10 razy 100, czyli 1000. I wszystko było w gramach, prawda? Czyli wszystkie te nasze jednostki, prawda? Jednostką jest gram tutaj. 500 gramów na początku, tu sól jest w gramach i dolewamy roztwór również w gramach, czyli musimy dodać 1 kg roztworu o stężeniu 10%.